Serdecznie witamy wszystkich hodowców i po zaprezentowaniu kolejny raz hodowli kolegi Krystiana Kalera, tej postaci, jego wyników, mamy też na sprzedaż około 20 gołębi właśnie wywodzących się z tej hodowli. Są to gołębie z rozpłodu kolegi Krystiana, a więcej o tych gołębiach, dlaczego przede wszystkim są sprzedawane, powie nam kolega Krystian. Proszę bardzo. No więc przede wszystkim gołębie te zostaną sprzedane ze względu na to, że mój serdeczny, tak już kiedyś, teraz przed chwilą w filmie mówiłem, nadmieniałem hodowlę kolegi Sztygiemana, bo właśnie ten ojciec tego mojego przyjaciela właśnie przyjaźnił się z kolegami tam z Jancynami, z profesorem Kochausem, a ten już też jest w tej chwili w wieku takim, że jeszcze jest przed operacją serca i dostałem właśnie od niego cały rozpód przepięknych gołębi. Te gołębie po prostu zostały w większości między moich serdecznych przyjaciół rozprowadzone. Ja sobie zostawiłem 20 par, 10 par takich tych podstawowych, starych gołębi kolegi Sztygiemana. I z tego tytułu gołębnik po prostu nie mieści już niektórych gołębi i trzeba było te gołębie zredukować. Są to gołębie naprawdę, zresztą cośkolwiek na temat tych gołębi powiemy. Pokazywaliśmy gołębie kolegi Chochulskiego. Są tu też gołębie, cztery gołębie Chochulskiego. Są gołębie z rodowodami. Po wszystkich tych gołębiach ja mam potomstwo i uważam, że są na miarę tych czasów. Nie są to żadne dziady, tak jak jeszcze raz podkreślam, że hodowcy tak często myślą, że jak hodowca sprzedaje, to sprzedaje najgorsze, co może. Przede wszystkim tak. Są to gołębie, które jest tu gołąb z Finekę. Finekę. 5000. O numerze 405. Jest to gołąb zamutka sprowadzony. Ten gołąb już ma też 6 lat i on tu 6 lat był. Nie siedziałby tu 6 lat, jakby nie był po prostu produktywnym w sensie potomstwa lotowego. Jeszcze tylko powiem, że jest to hodowla, ta, którą kolega ma tego mutka, po Finekę kolega operuje, ale jest to oryginalny od Wulhorsta gołąb. Tak. Te gołębie kolegi Chochulskiego również to są gołębie, które ja już też mam 4 lata. Nawet to były dosyć gołębie drogo kupione. Kupiłem je nawet z kolegą Andrzejem Kurmanem, który ten mówiłem tu przed chwilą. Nawet żeśmy to razem kupili, te gołębie. Ale tych gołębi jeszcze kilka mamy i to naprawdę gołębie po tych gołębiach uchowane. Zresztą na filmiku są gołębie jeszcze te, które nie są do sprzedaży. Ja miałem taką tą okazję, że kolega Chochulski miał 96 tych gołębi i ja wybrałem 20 gołębi jako pierwszy. Z tych gołębi, które on musiał zlikwidować, ja wziąłem 20 gołębi. I to są te gołębie, które wybrane z gołębnika z 96 bardzo, bardzo porządnych gołębi. Czyli te gołębie, które teraz pójdą na aukcję, są to super gołębi. A tam jeszcze są, przepraszam, że przerwę, panie Krystianie, tam są jeszcze gołębie oryginalne, te Horsta Felskie, o których kolega wspominał na filmie właśnie, że i olimpijczy, i ten na wystawie ogólnopolskiej był ten gołąb, ten niedopuszczony do reprezentowania Polski w Budapeszcie, także tutaj tych gołębi oryginalnych Horsta Felskie też jest kilka i też są jeszcze gołębie, co wypada podkreślić, troszeczkę starsze, bo one są z 2007 roku chyba. To są gołębie oryginalne Desmety Matisse, a co też czyni atrakcyjnymi, bo są też w atrakcyjnej cenie. My tu wywoławczą cenę ustaliliśmy wspólnie tak na około 500 zł. Jest to naprawdę cena na tej klasy gołębie okazyjna. Ja mówię o gołębiach oczywiście tego Desmety Matisse. A może pokażmy od razu przy okazji te gołębie. Tutaj mamy kilka z tych gołębi. Ja może odniosę się do gołębi. To są przepiękne gołębie i są to gołębie naprawdę. Ja mam bardzo dużo tych gołębi już uchowanych i te gołębie są po kolegach. Ja byłem właśnie na olimpiadzie w Ostendzie i mieszkałem u Desmeta przez cały okres wystawy olimpiady. Byłem z kolegą Wojtkiem Handerkiem i kolega Desmet ma, Roger, dosyć sporo tych gołębi. I to jest jeden z tych właśnie. To jest jeden z tych. Pokażmy go. Przepiękna samica. Tak, samiczka. Pokażmy jej numer jeszcze. Numer, proszę bardzo. Pokażmy go.
To jest numer z 2007 roku. Gołąb, on jest 408, 40, 49. Powiedziałem koledze Rozerowi, Rozer potrzebuje coś porządnego od ciebie. Mówi, w tej chwili nie ma, bo te gołębie po prostu były rozchwytywane, to było wiadomo, ale ja ci te gołębie przyślę. Są to gołębie z gołębi, to są gołębie z tego gulita, z tych najlepszych, zresztą są rodowody, najlepszych gołębi kolegi Desmeta. I nie dostałem ich zaraz, dlatego że tych gołębi nie było. To są gołębie z gołębnika, na którym były dwa gołębniki i w tych gołębnikach po jednej parze. Czyli z jednej pary była parka wzięta i z drugiej pary parka wzięta i dlatego... Ja wyciągnę akurat tu z boku, tak koledzy słyszą szelest, a ja tutaj wyciągam akurat, bo widzę... Zobaczmy, one są, te gołębie Desmeta Matisse, one mają takie charakterystyczne rodowody. Tak. O tu zobaczmy i ten gołąb, o którym mówimy, o to jest właśnie tego, o gołębia właśnie rodowo. Tu jest nawet napisane u góry Christian. Czyli tak. Widać, że to był, jakby powiedzieć, z dedykacją, że tak, tak. Powiem, rodowód. Tak, no, także to nie gdzieś tam na jakiejś tam giełdzie kupione gołębie, tylko i to są takie, trzy gołębie są takie. Trzy gołębie, trzy gołębie. One też wszystkie są takie ale barwy. Wszystkie są czerwone, wszystkie. Tamta następna para. Zobaczmy, jest, już nie będziemy może ich wyciągać. Następna para jest brat z siostrą. O, one mają końcowe numery 55 i 56, jeden wspólny rodowód mają taki wystawiony. O. No, przepiękny samczyk, samiczka. To może samiczka, tak, samczyka wtedy. No, samiczka taka drobniejsza, ta 54, ale samczyk też jest przepiękny. O. To są gołębie, które u mnie już są 7 lat od młódka. One nie latały, zaraz były sprowadzone do to jest woli. Samiczka. To jest samiczka. I te dwa gołębie kolejne, które mamy na sprzedaż. Samczyk i samiczka. Samczyk i samiczka. No, czyli razem będą trzy gołębie, które zobaczymy. Tu kolega nam przyniesie jest, właśnie. Jest to rodzeństwo. Widzimy. A taki wesoły. Ten jest większy. Niego naprawdę będzie, ta samicka to jest dosyć duża, a to jest duże same. Naprawdę mi ich żal jest wydać, ale no, ze względu na przepełnienie gołębnika, no, jest to przepiękne o białym podbiciu. Oczywiście szyi. Też, tak jak mówiłem, z 2007 roku gołąb. No, on będzie ten samczyk ma końcówkę na 55, widzę. No, a samiczka 56. Także będzie w internecie, to one będą inaczej. Będzie można też ładnie wyglądać. O, tutaj mamy też jeszcze przy okazji, popatrzmy, mamy gołębie oryginalne. Pokażmy, może tego kolega zabierze. A przejdziemy do tych gołębi oryginalnych. Tutaj mamy rodowód gołębi Horsta Felske. To są, tak jak mówiliśmy, te gołębie, które tutaj chyba w większości jest oparta hodowla na tych gołębiach. No tutaj. Więc to tak samo kiedyś, biorąc gołębie, brałem 20 gołębi od kolegi Horsta Felske i byłem u niego i mówię tak, ale jak każdy hodowca pokazuje swoje najlepsze gołębie i w końcu spodobała mi się czerwona samica i połowy samiec. I mówię, Horst, a są w tym, między tymi młodymi gołębie z tej pary. Horst powiedział, nie, bo ja tego samczyka sprowadziłem, jest to wnuk Ringlose, zresztą jest rodowód na to, jest to wnuk Ringlose, a wnuczka tego słynnego 115 i mówi, to wiesz co, to ja ci później na jesieni parkę wyślę. I te gołębie też już są od 8 roku i są to dwa samczyki i jednego samczyka, tak jak powiedziałem, ze względu na... Się powtarzam ze względu na przepełnienie woliery jednego samczyka. No to jest właśnie ten samczyk. Zobaczmy. Podajmy tutaj może panu Kresynowi. Są dwa te połowy. Kapitalny rozpód. Zobaczmy jeszcze, przepraszam, że przerwę. To jest jeszcze, zobaczmy nawet ten sam rodowód. To jest do numeru 468 końcowego i 467. A ten, który mamy na sprzedaż, jest to gołąb o numerze końcowym 467. A początek oczywiście no, DV0. Przepiękne połowy, naprawdę. Przepiękny. I no naprawdę dają te połowy samczyki kapitalne potomstwo. No. I tak jak, jednego sobie kolega zostawia. A naturalnie, tak? Tego drugiego zostawiamy. Tego drugiego zostawiamy. A tutaj jeszcze jak już jesteśmy przy gołębiach Horsta Felske, to jest też Horst Felske oryginał. Ja. Tak, no, pokażmy go. To są to gołębie, to jest też, ja go tylko tak na próbę chcę dać, bo tej gołębi sprowadziłem od kolegi Horsta Felske. W 2012 roku przywioził mi te gołębie do Kassel. Jest to Horst Felske ma w tej chwili miał samczyka takiego białolota. Tu jest, tam będzie też zdjęcie jego.
taki 282. Jest to samczyk, który był 4 razy pierwszy, 3 razy drugi, 4, 6, 8, 10. Jest to jego ojciec. Jeszcze specjalnie sparowany na samicę taką, no wiadomo, że takiego lotnika daje się super samicę. Może inaczej, ta moja olimpijka jest naprawdę wybitnym gołębiem, wybitnym rozpodowcem, a ona miała w ubiegłym roku na wiosnę, na zimowym lęgu tego samca. A jaki numer ma ten gołąb? Pokażmy. To jest DV... 19. Tak, DV8432, końcówka 719. Ja go tylko też dlatego daję, że ze względu na to, że tych gołębi mam 6. Od kolegi Felskiego, wszystko to były jesienne młode, z tym, że te młode były chowane u kolegi Felskiego, a przywiezione do Kassel. To były takie starsze, młodsze, aż do późnego. Tak jest niebieski samczyk, który jest jeszcze też bardzo ładny, który nie miał, po prostu nie ma ani rodki zrzucone. No i dlatego tego jednego, ja myślę, że warto tego samca licytować, bo uważam, że Będzie dawał wybitne potomstwo. Niesamowity. W dodatku jest tam też włożone, są włożone te gołębie z tego bunda. No, jak przed chwilą właśnie na filmiku, bo ja chciałem dodać, jeżeli chodzi o tego powego i nakrapianego, no to gołębie kolegi Felskiego, bo nie jest to tak znany kolega jak może tam Putmany czy jeszcze inna czołówka europejska. Ale to właśnie kolegi Felskiego był ten 303, 304, 305, które żeśmy troszeczkę wcześniej na filmie pokazywali. A był to trzeci, czwarty lotnik w kraju. No to mi się wydaje, że mówi samo za siebie. A teraz mamy kolejnego gołębia. To jest gołąb od Karola Paszek. Tak, widzimy, on wywodzi się tutaj, zobaczmy, rodowody. Wywodzi się, to jest gołąb o numerze końcowym, popatrzmy, 746, czyli to będzie o ten rodowód. 1746, przepraszam, o tu widzimy, to jest rodowód, to jest ten olimpijczyk Karola Paszek, widzimy. A teraz powiedzmy coś więcej, jak kolega wszedł, bezpośrednio kupił je od Karola Paszek? Bezpośrednio nie kupiłem, tylko bezpośrednio zamieniłem, bo Karol Paszek wziął ode mnie, a ja wziąłem od Karola Paszka. I uważam, że to przede wszystkim pokazała się samiczka w ubiegłym roku. Była po takim trudnym locie, przyleciała tak wyczerpana, taka chuda, że wydawało nam się, że po prostu nie przeżyje. Jak tylko troszeczkę przyszła, doszła do ciała, kapitalnie lotowa. I to, tu nie ma za dużo tych gołębi, jest tych gołębi uchowanych, ale te gołębie naprawdę jako w drugim pokoleniu się strasznie, no pokazują się bardzo. To jest samiec. Samiec. No to jest przepiękny tak samiec, możecie go zobaczyć. Zobaczmy, to jest przepiękny samiec. A on jest tutaj, patrzę w rodowód, to on jest wnukiem tego właśnie olimpijczyka. Wnukiem olimpijczyka i to, tak mówię, zamieniałem z kolegą Karolem Paszkiem, bo się przyjaźnimy. Mhm. I Karol wziął ode mnie, a ja wziąłem od niego. I też wiem tych gołębi troszeczkę więcej od Karola Paszka, bo ich mam 6. No i mówię, że 3 mogę, 2 mogę oddać. Ten też jest taki jeszcze jeden kolejny, który jest od Karola Paszek, to jest właśnie już płowy, tak? Czerwony, to pokażmy, może zamienimy tutaj. O. No, czerwona samica. Samiczka pochodzi chyba również z gołębi olimpijskich. Zobaczmy, tak, to też jest z wódką, dokładnie widzimy. Dokładnie. Ona ma numer końcowy PL020. 09 i numer końcowy jest 82 382, i to jest właśnie rodowód, i też patrzę w rodowód, jest to też wnuczka tego olimpijczyka, wnuczka 808. Do 808. No i tak samo. No, to są... ja już nawet też prowadziłem jeden rok w pokrewieństwie i uważam, że, ale mam ich też więcej, no i ze względu na hodowlę sztygi, ma tych to, które sprowadziłem, te gołębie, no nie jestem w stanie tej ilości, że tak powiem, mieć tutaj u siebie. Tak, zmieści, bo bym się udusił. Teraz mamy tutaj na pierwszym planie gołębia, to jest samiczka, tak? Samiczka. Samiczka nakrapiana od... Kolegi Hogulskiego. Tak, a to jest tutaj w rodowód, patrzymy, ona ma numer 446 końcowy na niemieckiej obrączce, jest 2009 roku, DV03984, tutaj w rodowodzie jest napisane, że jest to, tutaj zobaczmy, jest ten rodowód, jest to gołąb Delbar Jansen. To też tylko dlatego, tą samiczkę też wydaje bardzo dobre potomstwo, tylko ja mam jej siostrę 445,
I ta siostra była szybsza. Ta jest ładniejsza, a tamta siostra Chochucki tymi gołębiami lotową i ta samica potrafiła na 6 lotów być 4 razy pierwsza u niego. No, u niego, a jak u Chochuckiego była 4 razy pierwsza, to można powiedzieć, że w ścisłej czołówce oddział. Widzimy, pokażmy jeszcze raz tutaj. O. Tu ma jeszcze takie bardzo ładne znaki, przeciągane oczy. Mhm. Bardzo ładna samica na gołębi, taka nieduża, bardzo ładna. O, widzimy. I to jest rodowód właśnie tego gołębia. I tych gołębi od kolegi Chochulskiego mamy na sprzedaż 2 bodajże, nie 4, tak? 4. To jest jeszcze gołąb o numerze 435. Też to jest Jansen Prange. 791. I 791. Może o tym coś powiemy gołębiu jeszcze. Tutaj się koledzy zamienią tymi gołębiami. Dobre, to będzie. I tu mamy gołębia. To jest gołąb z 2008 roku. DV09460. 791. Numer końcowy tego gołębia. Zaraz tutaj go odszukamy. Tutaj mamy tych rodowodów, sobie tak przygotowaliśmy. I też tak trzeba troszeczkę bałaganu się zrobiło, ale my sobie. O tu, to jest ten gołąb, proszę bardzo. To jest widzę z gołębi, tu się wywodzi. To mi wygląda Petera Venstra, tu jest w rodowodzie. O, zobaczmy. Peter Venstra z tej strony. A z tej strony są to gołębie ze stacji hodowlanej Stellerman. No i tak samo to, mnie się wydaje, że nie trzeba rekomendacji do tej gołębi, bo kolega Chochucki jedno, że miał guz, drugie miał nosa, a trzecie po prostu przez swoje kalectwo dostał, jak już gdzieś gołębie zamówił, to naprawdę dostał przedni materiał. I uważam, i u tego gołębie, no, może u mnie troszeczkę mniej wszystkie gołębie są wykorzystane, dlatego że ich jest trochę więcej jak potrzeba, żebym ja sobie ich mógł sam sprawdzić, ale naprawdę to są gołębie godne polecenia. Rozumiem. Czyli tego gołębia też mamy. Mamy tutaj też gołębie inne, tutaj zaraz może tego gołębia oddajmy. Pokażmy kolejnego gołębia. To jest. Aha, i tu mamy takiego jednego gołębia też jeszcze, kolega nazywa go Ferkamen, bo to jest 100%, gołąb wywodzący się w 100% po oryginalnych gołębiach Josa Ferkamena. On jest tutaj rodowód tego gołębia, zobaczmy, to jest gołąb od Sojki, on ma numer końcowy DV06084-06260, o, tu widzimy go, popatrzmy, obrączka z 2006 roku niemiecka. Tu jest jego rodowód i tu widzimy, to jest po 2 oryginalnych gołębiach Ferkamena. No, kolega Sojka z kolei był moim serdecznym przyjacielem i dokładnie, nie wiem czy to 6 albo 7 dni przed odejściem z tego świata, byłem go jeszcze odwiedzić, byłem w domu, był jeszcze w kapitalnej, no już chorował, ale sam Wojtek Handerek powiedział, panie Krystianie, jak słyszę, że pan tu jest, to drugiego życia dostał i tak się stało. Ja nie można było przypuszczać, że za tydzień zejdzie z tego świata, ale i to jest właśnie samiczka Sojki, ale kolega Sojka właśnie świętej pamięci przyjaźnił się z Wojtkiem i Wojtek wszystkie te gołębie też było ich bodajże 96 i ja byłem też jednym z pierwszych, jak te gołębie przyszły do Polski, wybierałem te gołębie i wziąłem tą samiczkę. To jest kilka gołębi z tej samiczki jest i to jest orka oryginalna na obrączce kolegi Sojki, ale oryginalna werkamenka zresztą nic dodać, nic ująć, to jest farba, kolor, upierzenie gołębi werkamen. Charakterystyczny dla tej rasy gołębi werkamen. I kolor. No. Tak. Zresztą rodzice są werkameny, nie? Tak. Tutaj zobaczmy jeszcze oprócz tych gołębi, które mówiliśmy. Tutaj kolega ma jeszcze kilka gołębi wywodzących się tutaj od Schillinga. To są ten gołąb na przykład o numerze 444. Nie wiem tylko czy go mamy tu w klatce, ale mamy go, to zaraz może pokażemy. Może to są gołębi Engelsa i Luisa Deleusa widzę. Ale mamy też tutaj gołębie, tutaj zobaczmy o te DV0428, one mają początek, to są skąd gołębie właśnie? Z Bochum widzę. Tak, no i o ile jeszcze chodzi o tego 444, ja mam, wydaje bardzo, to już teraz, to jest mają bardzo ładne samczyki i naprawdę rewelacyjnie. To jest ten 444? Tak. Z 2008, tak. To jest samiczka, samczyk? Samczyk. Samczyk. I troszeczkę mnie powiem szczerze, rewelacyjnie leciały jako roczniaki. Rewelacyjnie.
teraz są trzylatki, a zostały i będą w drużynie, dlatego że jako roczniak i jeden samczyk jako roczny wkładany 7 na 7, a ten drugi, bo miał dwie stare lotki, dwa lotki ostatnie i wyrzucił, no ale pierwsze 5 lotów, wkładane 5 konkursów i potem żeśmy go już nie wkładali. W ubiegłym roku troszeczkę mnie zawiodły. Powiem szczerze, że przypuszczałem, że... Ale rok był bardzo trudny, wszystkie są w domu i jak ten początek był taki niefortunny i troszeczkę do takiego kopa dostały i no, porobiły po 6, po 7 konkursów, ale to no nie... Ktoś tam byłby za... Ja, dla mnie to troszeczkę mało, ale pochodzenie i gołąb, ten 4-4 jest naprawdę ładny, proporcjonalny. Może samice jeszcze by trzeba, ale w każdym razie te gołębie są u mnie. Ci jego synowie są 4. Jeden jest roczny, jeden 2-letni, a 2 3-latki. Jeżeli tak te rodowody, przepraszam, przykładam, bo szukamy takiego gołębia. Tu mamy takie gołębie, one mają numery początkowe. Zobaczmy, sekundka. O te i chodzi. One tutaj musimy coś też powiedzieć, bo to są gołębie, które mamy tylko do nich, że tak powiem. Mamy, pan Krystian, zaraz, jakie mamy gołębie teraz? 428 i 32. O, właśnie o tym gołębie mówię. To jest taki rodowód, o tak on wygląda. I powiedzmy coś, co to jest za gołąb właśnie, o tym chodziło. Z kolei te gołębie, to mogą koledzy przyjść sprawdzić, te gołębie jest u mnie około 15. Z tej hodowli jest to mój serdeczny przyjaciel, naprawdę serdeczny przyjaciel z Bochum, kolega Laukap. Też ze względu na położenie gołębnika musiał gołębnik zlikwidować i ja te gołębie wziąłem od niego. Wiem, kapitalne gębie, właśnie między innymi tą tego starego samczyka, który mówiłem, że 17 lat jeszcze włodził i tą samiczkę profesora Kochausa. Tak, jeszcze mój serdeczny kolega musiał zlikwidować, ja od niego wziąłem, ale to nie tak, że hodował gołębie, bo hodował, to był jednym z najlepszych w ostatnich latach, jak lotował, najlepszych hodowców w Bochum, można sprawdzić, Klaus Laukamp. W ostatnich latach jak lotował, nie wiem czy w ostatnich 5 latach nie zrobił 4 razy mistrza oddziału Bochum. Ja tylko tak popatrzę w rodowód, one mają, to są jak się nazywa, rodowody ręcznie wypisane, to nawet widzimy, że... Do 7 pokolenia. Tak, ale coś jest ciekawego, tutaj jest nawet na rodowodzie przy tym, że pochodzi ten gołąb z gołębi Heinderka Adama bodajże. Z tego olimpijczyka. Tak, to właśnie widzę właśnie, a z drugiej strony są to gołębie pochodzenia Jansen Prange, tak to jest napisane, a od kolegi Heinderka są to gołębie, tutaj widzę też po tym olimpijczyku, to są gołębie Van Dijka, Dirka Van Dijka. Tych gołębi właśnie kolega ma, widzę tutaj, one są tutaj tak rozpisane, my tak nie mamy chyba wszystkich w klatce nawet, ale teraz, bo już zostały odniesione, ale te gołębie mamy 3 czy 4 takie na aukcjach, także te gołębie będą mogli koledzy również tutaj nabyć. Tutaj jeszcze może te gołębie mamy też o takich numerach. Kolega nazywa je Pitmany. To są gołębie z 2012 roku. A one się wywodzą po gołębiach Rainera Pitmana. To zobaczmy, tak wygląda rodowód. Bo to są gołębie także z karta własności tego niemieckiego hodowcy. Kolegi Lewandowskiego. Tak. Ale z kolei jest to ta hodowla kolegi Lewandowskiego. Z której pochodzą właśnie te Paule, ta Paula 5000, te moje, ta 58 i te wszystkie, bo ja tak jak powiedziałem, tam jest ich 8, jest 5 samców, są 3 samice i naprawdę są to gołębie rewelacyjne i one są tak jak Paule. Jedna jest połowa taka ruda, druga połowa jest inna, jest czerwony rudy, jest czerwony nakrapiany, jest czarny, jest pstry, są połowy, te samczyki, jest pstra, ciemna pstra samica, ale wydają wszystkie kolory. I te gołębie, a to też tak z kolei drugi kolega Król mówił, że te gołębie Pitmana to są z pierwszej ręki, dlatego że zresztą tu z rodowodów tak wynika, że kolega Pitman się przyjaźni właśnie z Lewandowskim, z którego gołębnika te gołębie pochodzą. Dobrze. I jednym takim z końcowych, ostatnich już gołębów, które zaprezentować chcemy kolegom, nie wiem czy my go mamy w klatce, ale tutaj może i tak pan Krystian opowie o nim, jest to gołąb pochodzący od Ireneusza i Krzysztofa i Doroty, od po prostu z braci hodowli Łepuch. Jest to gołąb z 2007 roku, to jest praktycznie 100% gołąb Dirka van Dijka z obydwu stron. Jest z oczywiście kanibala, tego znanego wszystkim gołębia. O, widzimy, on tak wygląda.
On tak wygląda i daje również, ktoś powie, że tak, no te kaler, one dają super potomstwo, a on nie wydaje. Jego córka w ubiegłym roku była szóstym gołębie w maratonie w Polsce. Ona się w tym roku, no ja myślałem, że to będzie pierwszy gołąb w Polsce. W tym roku zawiesiła się, tak jak powiedziałem wcześniej na tym filmie, że to tak jakoś niefortunnie te gołębie po jednym zostawały gdzieś tam na locie i nie wiadomo z jakiej przyczyny nie wracały. I właśnie ta samiczka po tym samczyku kapitalnie leciała. A samczyka tego podarował mi właśnie Andrzej Kurman. O tym gołębiu. I miała to być samica, on się przyjaźni też z kolegami okuchami. I miała to być samica. Do mojego samczyka Bandajka, którego mi z kolei też jest z Hannibala i z Rambo, z najbliższej linii, którego mi podarował Wojtek Handerek. Uważam, że Wojtek Handerek ma najbliżej te gołębie, z tych gołębi Bandajka, bo się przyjaźnią. A to miała być samiczka, bo tak jak tu kolega powiedział, że to jest 100% Bandajk, to miała być samica, robił się samiec. I zresztą jest samiczkowaty do dzisiejszego dnia i dostał samicę z kolei taką numer 11 i wyszła ta 90 w rewelacyjny gołąb. Pokażmy go jeszcze bokiem i myślę, że to już chyba sam będzie, o, widzimy, tak, to jest, widzimy niebieskie cztery taki. I też chyba już wszystko, troszeczkę oczy pobite, bo był w to zsadzone teraz troszeczkę musiały poczekać na swoją kolej prezentacji, no ale tak to już jest. To widać, że czyli na razie koledze dziękujemy bardzo, a wszystkich naszych sympatyków i uczestników naszej tutaj zabawy na giełdzie zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji gołębi kolegi Krystiana. Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot.